Cześć, tu Bazydyba. Postanowiłem zrobić taki mały haul zakupowy, żeby mieć zawirowanie głowy i pokazać, co też jem. Z tym haulem to oczywiście taka prześmiewcza nazwa, także spokojnie, nie zmieniam orientacji ani nic w tym stylu. Tutaj mamy 3 pomidory, żebym nie był chory. Faktycznie może trochę przesadzam z tymi remami czasem. Trochę sfiksowałem, ale żeby jeszcze bardziej sfiksować, zakupiłem kilka fiksów. Nabyłem również takie coś, co się nazywa słonecznik, choć nie spaliłby się bezpiecznik. W sumie to mi żarówka się spaliła ostatnio, no ale nieważne. Ale kluczem i punktem głównym dzisiejszych zakupów była owsianka w cenie złoty 99 firmy, której nazwa rymuje się ze słowem głupiec. Także owsianka. Dużo owsianki. Oraz również ryż akysz, bliżej nieokreślonej marki, ale też był w promocji. Więc zakupiłem. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, jaką fajną nutkę znalazłem. Proszę posłuchać sobie chwilę. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się spodobała, dlatego użyję jej jako podkładu w tym filmie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że dopuściłem się znowu karygodnej rzeczy, ponieważ zamiast bić rekord, czyli 135 razy 10 w martwym ciągu w poniedziałek, to zrobiłem to w sobotę, a dzisiaj zrobiłem trening z... czyli taki ten trening maksymalnego wysiłku, jeśli chodzi o górę i pompki na poręczach, plus 27,5 razy 9, miało być 8, ale weszło 9, ale to zaraz zobaczycie. Dobra, zaczynamy. I tutaj było, najpierw było 107,5 razy 5, tak jest, razy 5. No mówię, czułem dobrą energię, więc trochę mnie roznosiło. Zatem no nie było problemu, żeby tutaj weszło. Choć przyznam, że zauważyłem, że mam taki problem ze skupieniem się, jeśli spotkam kogoś znajomego. Jednak jestem przyzwyczajony do tego, że mam słuchawki w uszach, nie mam nie dla nikogo i sobie robię to, co chcę. Zostawiam tutaj serię główną bez komentarza, tak jak ostatnio, żebyście sobie posłuchali czy coś tam, nie wiem. W każdym razie wyłączam się na chwilę. Także jak na 2 dni wcześniej, myślę, że jest super. Moim celem na ten rok jest 140 razy 10, ale myślę, że to bez problemu wejdzie, bo mamy jeszcze prawie 2 miesiące, także nie powinno być problemu. Następnie tutaj nie chciałem wykonywać jakiegoś wyższego zakresu powtórzeń, dlatego zdecydowałem się na martwy ciąg klasyczny z zatrzymaniem, co trochę mi utrudniło sprawę. Czyli mogłem zrobić mniej powtórzeń, ale i tak było to trudne, bo ten czas napięcia mięśniowego był dłuższy. No i tutaj kilka widoków, widok z boku, żebyście też mogli ocenić, czy jest dobrze. Napiszcie, czy jest dobrze, czy jest źle. Także tutaj lekko setka kontrolowana w miarę. I cóż, i tutaj z dzisiaj tutaj było, to jest druga seria, plus 17,5 razy 3, tak jest. No i mówiłem, plus 27,5 razy 9. Chciałem zrobić 8, ale weszło 9. Postanowiłem zrobić więcej jednak. Po co się oszczędzać? No myślę, w następnym cyklu będzie to 30 kilo, powiedzmy razy 8 i przy tej 30 zostanę, żeby sobie dobić do plus 30 razy 10. Myślę, że to by był taki fajny, okrągły wynik. I następnie z takich nowych rzeczy, żeby tutaj nie zanudzać, zrobiłem wiosłowanie w stylu Pita Rabisha. Tutaj widzicie, jak on to wykonuje. No ten człowiek jest jednym z moich, powiedzmy, idoli, jeśli chodzi o tę całą zabawę, cholera jasna, nie mogę się wyrazić, z
podnoszeniem ciężarów, jeśli to tak można nazwać. Więc no ja tutaj wiadomo mniej, bo on tam miał chyba 140, ja tutaj mam 80, ale z zapasem, ale bez pasa. Dobra gra słów. I cóż, jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo jestem mile zaskoczony, że wam się podobał ten film z wczoraj, gdzie opowiadałem o swojej historii. Jeśli go nie oglądałeś, nie oglądałaś, to podlinkuję na koniec. Też jestem no nie tyle zaskoczony, co bardzo mnie to cieszy. Trwało to chyba 7 minut, więc tutaj wychodzę z takiego założenia, że dłuższe filmy są raczej mniej chętnie oglądane, ale zaskakujecie mnie. Niesamowite. Także napiszcie, dlaczego wam się podobał. Ciekawe. No i jeśli macie ochotę na więcej takich materiałów z cyklu Co kupiłem, albo Zakuby Kuby, piszcie, to piszcie. Może będę coś takiego robił, jeśli was to interesuje. Piszcie komentarze, zostawiajcie kciuki w górę. Na razie, do następnego. Szarkości. Today, no.